everything that has a beginning also has an end. But everything that ends is born again. This is what the circle of life is all about. Someday, you will have to stop. But not yet. So yes, everything around is about time. Believe it or not, my time is now. Still. XTBKSW Epic. Khalidov versus Adamek. February 24th. Pre-Zero Arena Gliwice. Tickets on sale. 18 dzień grudnia 2024 roku. Martin Lewandowski, witam. Ze mną wspaniali goście. Mateusz Borek, Tomasz Adamek, Mamet Khalidov. Formuła tego programu jest dość prosta. Zapraszam, jako że jestem z was najbardziej popularny, debiutantów w swoich rolach. Mateuszu, powiedz... Wyszło ci bardzo dobrze, albo prawie bardzo dobrze. Pomyliłeś tylko rok, bo powiedziałeś 2024, jesteśmy jeszcze w 2023. Mówimy o Epic, więc... To jest stres. To jest po prostu młody Martin Lewandowski, który chciałby być gwiazdą telewizji. Być może... Zatrudni go. Tak? Dobrze mu wyszło. Uważasz, że ten program zrobiłby dobre wyświetlenia? Kopiowałem od razu, wiesz, tutaj. Ty byś poszedł na emeryturę wtedy, wiesz? Okej. Okay. Spokojnie byś siedział. Ja o tym marzę od dłuższego czasu. Byś sobie siedział spokojnie w domu, herbatkę pił, on by... Zobacz, jak to wyszło. Nie. Wiesz, od razu timing, pach, jest. To spróbuj jeszcze raz z właściwym rokiem. Proszę, jeszcze raz. Nie, Lewandowski, dziękuję, do kamer. Nie? Jestem tak, już jestem kompletnie zastydzony i w ogóle... Słuchajcie, my już policzyliśmy, żeby było tutaj wszystko jasne. Mamy razem 148 lat w tym studiu, natomiast energia cały czas 18-latków. Mamet, Martin, Tomek. Ja pewnie tej energii mam najmniej, natomiast postaram się tutaj w jakiś sposób moderować dyskusję. Bądźmy szczerzy, i to czas tutaj odkryć karty. To Mamet Khalidov był pomysłodawcą tego pojedynku. Prawda czy fałsz? To mi się wydaje, że ja. Znaczy, pomysłodawcą powrotu do boksu był Tomek, a ja podchwyciłem to po prostu. Okej. Okay. To prawda. Zaczęło się od tej informacji w mediach społecznościowych Mameda, co mnie zresztą zatworzyło na początku, bo wszyscy zaczęli mnie pytać, dzwonię do Mameda, mówię, Mamed, nie rób sobie takich jaj, bo ludzie traktują twoje zapowiedzi poważnie. On mówi, nie, ale to jest powaga. Ja mówię, jaka powaga? Ja dlaczego ja nic o tym nie wiem? Szybko wjeżdżam do gościa, jadę na galę KSW w Wrocławiu, robimy spotkanie. No i się okazuje, że rzeczywiście ten ziomek chce walczyć w boksie. Mówię, ale jak, co, gdzie? No i trzeba było to poukładać. No ale wiesz, no, Adamek to generalnie już 50 razy zapowiadał te powroty i ludzie już tak myślą, że pewnie na problemy z pamięcią, że non-stop mówi wracam. Ale pamiętaj, że jak Zygi mówi, ja mam dobrą pamięć, bo jeszcze pamiętam pieniądze od Komunii Świętej. To czyli mam bardzo dobrą pamięć i dobrze liczę. I słuchajcie, wtedy jaka jest reakcja? Mamet Khalidov w tych mediach społecznościowych zamieszcza posta. Posta, który w ogóle dostaje jakieś nieprawdopodobne zasięgi. Cały czas mówiąc o tym, że chcesz się zmierzyć formule bokserskiej. Skąd to się w ogóle pojawiło w twojej głowie, żeby powalczyć w boksie? Wiesz co, no, widzimy na świecie tak, że różne organizacje, różnie sportowcy z naszej dyscypliny MMA próbują swoich sił w boksie z mistrzami boksu. Mhm. A dusza sportowca jest taka, że chce się rywalizować dalej, próbować. Ja mam już swoje lata i to nie znaczy, że ja już tam... Nie mam ochoty bić się w MMA. Tylko, że jak masz duże wyzwanie, widzisz rywala, który jest, był najlepszy w tej dyscyplinie, w boksie, i jest możliwość zmierzenia się z nim w jego dyscyplinie, to mnie motywuje do większej pracy. Mam motywację ogólną, mam dobry humor, jestem szczęśliwy wtedy. Oczywiście, ktoś tutaj wygra, ktoś przegra, albo będzie remis. Natomiast mam takie wrażenie, że żadna legenda nie straci. Nikt nie zabierze tego dziedzictwa, ani Mamedowi, ani też Tomkowi. Rozumiem, Mamed, że na przykład w tej chwili ty nie do końca byłbyś zainteresowany
nie wiem, walcząc o pas Federacji KSW z zawodnikiem, no, który nie ma takiej rozpoznawalności, jest od ciebie kilkanaście lat młodszy, ty już mistrzem byłeś i to nie raz. Swoje w federacji zrobiłeś i po prostu szukasz wielkich wyzwań, wielkich nazwisk, a niekoniecznie chcesz dzisiaj gdzieś cały czas myśleć o tym rankingu Federacji KSW. Tak to mam rozumieć? Wiesz co, wyobraź sobie taką sytuację, że jestem młodszy i oglądam walki Adamka, jest to wielka postać, wielkie wyniki i teraz jak ja znajduję się w tym momencie teraz, że możliwość jest zawalczenie z nim. To jest marzenie. Wiesz, to jest coś, co było niewyobrażalne w ogóle parę lat temu, kiedy oglądałeś, stawałeś nocy, oglądałeś jego walki. I teraz możliwość zawalczenia z nim. To jest, a co jeszcze sportowiec, który trenuje czy MMA, czy boks, sporty walki, dostaje taką możliwość. Dla mnie to jest spełnienie marzeń. Ale ja tylko dodam, że właśnie podczas tego spotkania we Wrocławiu, gdzie był ten impuls ze strony Mameda, ja naprawdę, i zresztą to powiedziałem Mamedowi, że to jest ten moment, że jeżeli do tej konfrontacji ma dojść, to jest ten moment. Jeżeli chodzi w ogóle o ich karierę, o ich w ogóle, jakby teraz motywację i tak dalej, więc jakby myślę, że za rok to już mogłoby się naprawdę nie wydarzyć, więc jakby też czułem takiej trochę odpowiedzialność za to, żeby po prostu... No, sprawić, żeby to ujrzało światło dzienne. No, ale Mamed czekał na tę swoją walkę, na następne ogłoszenie Federacji KSW i tak trzeba powiedzieć, że pobudził świat do działania tym postem w mediach społecznościowych, dał do myślenia wielu ludziom. To jest też chyba dzisiaj, Tomek, taka sytuacja, że Mamed może, no bo wiesz, to są gracze, to jest drapieżnik, on tutaj wychodzi do tego ringu, bo czuje swoją realną szansę na wygranie, że ty jesteś, wiesz, twoja torba... Ale ty podpuszczasz. Ale stary, na przykład, ja znam te realia, Adamek opisuje tym polskim dziennikarzom, słuchajcie, ja trenuję, no przecież ta torba w garażu leży w Kearney, w New Jersey, 5 lat z tymi rękawicami i z tymi butami, on tylko biega, gra w tenisa i wychodzi gdzieś tam czasami wieczorem do restauracji piechotą, a nie jedzie samochodem. No on codziennie biega, rozmawiałem z nim. Ty, no, z czego jestem taki chudy? A ten łuk górbiowy? Pamiętaj, no to już Polska. A, to już Polska. Zdarzenia. Słuchaj, pamiętaj, jest takie przysłowie. Dobry kogut nigdy nie jest tłusty. No tak. No to widzisz, jak jestem. Szybko. Ale wczoraj przyjdź na te zdjęcia, bo musimy tutaj odsłonić tutaj kulisy, że tak naprawdę to zdjęcia skończyły się o 21:00. I wielki team reżysera Kawulskiego wyprodukował to amerykańsko-polskie kino tej nocy, także potrzebował zaledwie kilku godzin, żeby powstał ten trailer. No i co się dzieje wczoraj? My tutaj odsłaniamy kulisy. Przychodzi Adamek z podbitym okiem. No i goście pytają, czy on już sparuje. No. I chciałbym, żebyś wyjaśnił tę tajemnicę. Skąd to podbite oczko? Aklimatyzacja. szedłem w nocy, a w hotelu są szklane drzwi. A człowiek idzie na pamięć w nocy do ubikacji. A że jesteś starszy, to musisz w nocy wstawać. A żeby prosto były ten... Okularów nie założył. Jak pociągnąłem łbem, to się obudziłem bardzo szybko. Dobrze, że mam twardy, tylko lekkie drapnięcie. No, także okay. to jest dzisiaj jakby tajemnica tego. To jest historia prawdziwa. Ty, ale ja myślałem naprawdę, że to jest od sparingu. No co ty? Tam na Florydzie, bo wiem, że byłeś na Florydzie. Nie, byłem, to nie. Tak tydzień potrenować i wstał w nocy w hotelu, szedł instynktownie, myślał, że jest w domu i że tam jest korytarz. Te drzwi tak stoją. No i ten pomysł, jeszcze aklimatyzacja, jak pociągnąłem, bracie, to... Dobrze, Mateusz, że zajmuje się całym kampem Tomka, bo będzie w bezpiecznych rękach. Nie, no, wynająłem mu w hotelu w Świeradowie otwartą przestrzeń, nie ma ścianów ani szklanych drzwi. Nie ma drzwi. Nie ma drzwi. Tomek, ale wracam do, jakby tutaj do głównego tematu. Mamed może i to będzie dla niego coś wielkiego. Ty nie masz z tyłu głowy, że musisz, że to będzie jednak, no, dla ciebie byłego mistrza... Coś trudnego, gdybyś miał przegrać z wybitnym mistrzem, ale jednak mistrzem MMA. No nigdy do ringu nie wchodzisz z myślą, że przegrasz, bo jak masz tam wchodzić, to z tą myślą lepiej nie wchodzić do ringu. No zawsze wchodzisz jako wielki wojownik i zawsze miałem ducha walki. Gdybym tej chęci nie miał, to bym tego nie robił, bo nie muszę tego robić, tak? Ale jeszcze mówię, poruszam się, czuję się tutaj fajnie, młodszy, wiesz, twarz odmłodnieje. Tak wtedy wczoraj, pamiętasz? No. Mówi Adamek, ty masz, mówię, wyszło teraz za trzy dychy, mówi. Bo tak mi twarz odmodła, bo ciężki obóz 8 tygodni. I wiesz, potem nawet przyjechałem do domu, do Kearney i mówię, Dorota,
Jak to przebane być przystojny. Dziadku jeden, dziadkiem jesteś, a takie głupoty gada. Mamy, a ty powiedz, biłeś się kiedyś w ogóle z kimś, kto już jest dziadkiem? No nie wiem, czy wiesz, ale on ma wnusie już. Właśnie dowiedziałem się o tym, że... Kornele Maroszek miała. Ale pewno teraz mu bije jeszcze z dziadkiem będzie, żeby nie było takie gadanie, nie? Okej. Okay. No właśnie. To cały żaden dziadek. Dziadzia, mówi dziadzia. Wiesz, on po prostu to planował już 2 lata temu i mówi tak, co tutaj zrobić, żeby uśpić czujność Mameda, słynnego drapieżnika. Zostanę dziadkiem, będzie myślał, że się bije ze starszym człowiekiem. Ja będę czujny. Okej. Okay. A ty jak się pozycjonujesz, powiedziałbym, w tej technice bokserskiej na tle zawodników MMA? Uważasz, że ten twój boks, biorąc pod uwagę zawodników MMA, jest na bardzo wysokim poziomie, że jest wybitny? Wiesz co, nie miałem okazji takiej, wiesz, bo to jak w MMA ten boks jest inny. Jest naprawdę, myślę, że o 70% inny. Inaczej pracujesz, inaczej się ustawiasz. Inaczej nogi stoją. Tak, bo tu wejście w nogi i tak dalej. I ten boks tak naprawdę jest potrzebny na parę ciosów. Zejście, zmyłki, ręka, noga. I ja tak pracowałem. Zawsze pracuję, że zmieniam piętra, czy noga, ręka pójdzie, wejście w nogi. Te sprawy są jakby... inaczej ten boks wygląda i czy on jest wybitny w MMA, no ja myślę, że nie jest wybitny, ale jak połączy to wszystko, no to wtedy mi pasuje. Natomiast teraz będę skupiony tylko i wyłącznie na technice bokserskiej, co nie jest łatwe. Wychodzą dużo błędów wychodzi, bo teraz każdy centymetr, każde ustawienie nogi, poruszanie się, odchylanie się i tak dalej jest dużo pracy. Ja myślę, że to jest... Mamy, takie... tak, powiem ci, ja cię będę obserwował bacznie w ringu. Jakbyś mi patrzył na nogi, to żebyś mnie nie fiknął. Bo... Spokojnie, jak mi nie będziesz bił. Nie, bo to moim zdaniem jest największy taki challenge dla Mameda, czyli wiesz, zmienić po prostu tą grę w głowie, że jest, a nie, to nie te jest... nawyki, wiesz, nie? Nie nawyki, nie właśnie ma. Nóg, jakby wiesz, ręce i tak dalej, że jesteś przygotowany, że nawykowo byś poszedł z, nie wiem... To tak nie działa. Okay. Ale daleko nie polecę, bo jest oktagon jest na ziemi także. No tak. Ale powiedz mi, dzisiaj na przykład to jest tak u ciebie trochę jak, nie wiem, z kimś to przychodzi do Tańca z Gwiazdami, bo tam wiecie, że tam jest też to małe oszustwo. To znaczy gdzieś te telewizyjne próby, one zaczynają się w momencie, kiedy kandydat do występowania już przyswoi sobie te umiejętności na określonym poziomie tanecznym. Mhm. Czy to jest tak, że ty mając w głowie tę walkę już od kilku miesięcy, jakby podporządkowałeś ten trening stricte treningowi bokserskiemu? Niż pół roku temu to zrobiłem. Okay. Pół roku temu zacząłem trenować inaczej, tylko boksersko, choć w domu, choć gdzieś tam z trenerami w Czeczeniu, w Polsce jeździłem, jak byłem ten, to trenowałem sobie boksersko tak naprawdę. Nic więcej nie robiłem, siłownie i boksowałem. A teraz docelowo do 1,5 miesiąca jesteśmy skupieni na typowo bokserskim. No to wiadomo, że ja to dużo nie zmienię. No. A ten twój team zostaje, czy ty dzisiaj jakby kompletnie zmieniasz corner? Absolutnie. Jest to samo. Tak, ta sama ekipa. No przecież mam trenerów od boksu, od stójki, od kickboxingu Pawła Derlacza. Mhm. I on będzie szefem narożnika? Tak. Okej. Okay. Ale wiesz, no Mamet ma teraz bardzo dobre układy w świecie boksu, przyjaźni się z Arturem Szpilką. Wspiera Mateusza Masternaka, tam, że poważni człowieku szykują się sparing partnerzy, zdecydowanie młodsi i szybsi od siebie. To musisz wszystko nadrobić. Gossi będzie mnie gonił na 100%. Mnie pogoniło ostatnio na Florydzie, to chodziłem przez 3 dni, spałem, po każdym treningu chodziłem spać. No i widzisz, i wtedy sobie nie rozbijałeś głowy nocą. Rewanż trzeba będzie zrobić w MMA. Tak. I wtedy wiesz. Jak myślisz, ile by to potrwało w MMA z Adamkiem? Z Adamkiem MMA? Z MMA. 15 sekund, 30. No, po pierwsze, Adamek by nie wyszedł, Tomek, do MMA. Nie dałbym się złapać, bo przecież też jestem szybki. Nie o to chodzi. Nie wyszedłbyś nieprzygotowany. No nie, oczywiście, no to rzeczy to partia. A byłbyś gotowy po 60, tak z 12 lat musiałbyś trenować, żeby tutaj... Zrobił się na pewno poświęcić czasu. Mało, tak, no, dużo detali. Tak. No wiesz co, no, przede wszystkim on nie wyszedłby z tego względu, że jakby chciał wyjść, to musiałby mieć pewność, że umie pewne rzeczy. Mhm. Każdy z nas gdzieś idzie w coś nowego, no to sobie zdaje sprawę, czegoś musi nauczyć. A druga sprawa, no z marszu na pewno by nie wyszedł. No.
tylko z techniką bokserską. Nazywali mnie w Polsce wszechstronny. Czego się nie złapie, dobrze robi. No to wiesz. Chociaż widziałem w internecie tam czy na socialach, gdzie chyba... Cyckim. Tak, coś próbował wejść się w nogi. Tam, bo on mówi, że on mnie mówi, oni daj 15 sekund w MMA, bo on miał kilka walk w MMA. Ja mówię, okej, próbujemy. A już wiem, że jak jesteś w MMA, to nie możesz iść za blisko, trzeba trzymać go, wiesz, na tym, nie? No to ja go cyk go, rozumiesz? Mówię, oj, Tomku, zaskoczyłeś mnie. Co? Nie, ale było wejście w nogi. Tak. Był odrzut bioder. I z kontrolą. Tak. Nawet już przeczytał to, to? Naprawdę. Co ty gadasz? I był na glebie. To dlaczego ty się tak bronisz od 3 lat do tego debiutu w MMA? No przecież już masz podstawy, popatrz. No już musisz uciekać. Kolejna dyscyplina? No. Piłka, no. Koszykówka, siatówka, boks, pływanie, jeszcze MMA. Słuchaj, możemy rozmawiać. 2,25 z Pudzianem w MMA. To jeszcze jest realne do zrobienia. Martin, ale wiesz co, będzie dosyć takie trudne tutaj w tej historii, bo dwie legendy nie tylko polskiego sportu. Natomiast zobacz, nie udało nam się nawet sztucznie wywołać żadnej złej krwi między mistrzami. Oni się tak naprawdę dopiero w tym momencie poznali. Mamed oglądał walki Tomka, Tomek walki Mameda, mają do siebie wielki respekt. To wszystko musi być jakby budowane w oparciu o wzajemny szacunek i myślę też szacunek kibiców. Ja dzisiaj, jeśli mogę zaapelować do tych, którzy będą w Gliwicach, wiecie co, ja pierwszy raz bym chciał chyba takiej historii doświadczyć, żeby ta hala się nie podzieliła. Ja chciałbym widzieć entuzjazm hali całej przy jednym, przy drugim wyjściu i przy zakończeniu tej walki. Bo jakby to nic nie zmieni w ocenie dziedzictwa obu zawodników. To prawda. Wydaje mi się właśnie, wiesz, no ten szacunek, który panowie wnoszą tutaj do tego studia. Mów panowie, bo widzisz, że są starzy. To są młodzi ludzie, chłopcy. Ziomale. Więc jak myślę, że to po prostu jakby przyciągniecie tych kibiców, którzy was bardzo szanują i też będą mieli duży respekt, że to nie będą raczej ludzie, którzy będą chcieli widzieć was, wiesz, w jakimś tam obrzucaniu się błotem i wyzywkach i tak dalej. Myślę, że właśnie ta sportowa jakość, którą tutaj te ikony wnoszą, że to jest coś, na czym po prostu no, ja bym chciał... Martin, my się nie możemy obrzucać wyzwiskami, że my jesteśmy poważni ludzie. Jestem dziadkiem. No tak, Man in Black. To wiesz, lepiej nie gadać nic, a pokazać w ringu szermierkę na pięście i walki wojowników, bo o to chodzi. Mam pierwsze dane, bo my oczywiście tutaj zaczynając ten program, od razu uruchomiliśmy naszą sondę w mediach społecznościowych, kto wygra walkę. Po 20 minutach programu jest 51-49 Khalidów. Tak głosuje czat, tak głosują. Nie słuchaj tego! Ja myślę, będę trwał jeszcze mocno. Mamet zaraz zasugeruje, że się tutaj, wiesz, zmówiły kluby MMA i głosują w tej sondzie. Słuchaj, XTB KSW Epic, bo to jest oczywiście main event, walka, która ogniskuje gigantyczną uwagę, natomiast wydaje mi się, że to jest też takie dzisiaj, nie chcę mówić totalnie nowe otwarcie Federacji KSW, ale gdybym to miał właściwie określić, nieprawdopodobny bonus do funkcjonowania Federacji, taka wartość dodana, że do tego, co nie wiedzieć czemu, troszkę spowszedniało, to znaczy te gale co miesiąc, bo kiedyś się czekało 3-4 miesiące i często to było pay-per-view. Dzisiaj mam wrażenie, że tak, przez gale, które są co miesiąc, możesz kontraktować zawodników, większą liczbę, otworzyć rynek europejski, budować rankingi, robić więcej ciekawych zestawień, nie kalkulując, że jak twój zawodnik, który gdzieś tam ogniskuje uwagę, przegra, to następna walka ważna dopiero za rok, tylko jest szansa się szybko odbudować, ale to może być coś ekstra, bo to jest gala, którą planujecie zrobić w różnych formułach, z ciekawymi zestawieniami, z kompletnie nieoczywistymi dyscyplinami. No tak, ale wrócę jeszcze do tego, że te 12 gal, rzeczywiście jak podpisywaliśmy umowę z Viaplay, to była jakaś taka, wiesz, trwoga, czy rzeczywiście te 12 gal jesteśmy w stanie wypełnić halę i zbudować tak poważnie i silny i ciekawy fight card, żeby po prostu interesować kibiców, i to się udało, ja ci mogę powiedzieć. Oczywiście zmieniła się dynamika, to co mówisz, no nie ma już tych takich wydarzeń, że już wszystko pakujemy raz na kwartał, tylko jest co miesiąc solidna sportowa karta, duże nazwiska i promocyjnie też bardzo mocno to kreujemy i się udaje. No wyszliśmy na nowy rynek Czechy. Wracamy w następnym roku, dwie gale. Zapowiedzieliśmy już debiut w Paryżu w kwietniu. KSW 100 się szykuje, więc zamiast 12 gal, które są dostępne w Viaplay, KSW Epic będzie w pay-per-view, w ogóle na innej platformie. Powiedz od razu może, na jakiej platformie KSW Epic? KSWepic.tv.tv.tv, to będzie platforma dedykowana do sprzedaży tej gali właśnie XTB KSW Epic z tymi oto
ziomalami w roli głównej. Więc jakby wiesz, 13 galę dorzucamy, dwa nowe rynki, no jeden nowy rynek, ale drugi kontynuacja, więc jakby cały czas pokazujemy, że i co najważniejsze, albo może nie co najważniejsze, ale jednym z ważnych punktów, że dokładnie w następnym roku wybije nam 20-lecie, czyli będziemy świętowali 20 lat na rynku, a jak zapewne wiecie, ta krzywa produktu jest tak, że im dłużej w czasie się to rozwija, to raczej tam to zainteresowanie spada. My trochę idziemy wbrew pod prąd. Idziemy trochę wbrew jakby temu, co się jakoś dzieje. I na pewno ta formuła, którą mamy zbudowaną Epic, powrotu trochę do korzeni, pokazywanie różnych dyscyplin, pokazywanie konfrontacji tych zawodników, którzy byli znani właśnie z boksu, z MMA, nie wiem, z tajskiego, z grapplingu. A ty możesz zdradzić te dyscypliny, żeby kibice tutaj się przygotowali? Ja myślę, że każdy właściwie sport walki, o którym byśmy mogli pomyśleć, to bierzemy pod uwagę. Może bez sumo. Czyli nie wiem, no zapasy, grappling, boks birmański, zasady Pride'a, to wszystko gdzieś tam tak się gołe a pięści też? Będziemy jeszcze zmieniać formuły, na przykład, że będzie K1, ale na przykład w małych rękawicach. Okay. Więc jakby też dajemy możliwość, że wtedy właśnie w przypadku jakichś takich nowych wyzwań, jakie mamy teraz tutaj zapoczątkowo, w sensie, że dobra, wchodzę w boks, no to jest też dla wielu zawodników, wiecie, powiem, jest lista bardzo długa. Ludzi, którzy zawodników i zawodniczek, którzy po prostu chcą spróbować, wiesz, w nowych, albo na przykład ktoś ma kontuzję i mówi, słuchaj, nie mogę boks, ale chętnie zrobię walkę grapplingową. Zresztą już mamy pewien pomysł. No, ale ja to słyszę, że wy tak generalnie to sprytnie zagraliście z tymi zawodnikami, że wysłaliście dostępny termin, kto chciałby powalczyć na XTB KSW Epic. I tam wiesz, z 50 odpowiedziało ja, każdy jest pewny, że walczy. Tutaj za chwilę będzie selekcja. Usiądą tutaj w tym aeropagu KSW Lewandowski, Kawulski i Wojek są swoją miną szefa od matchmakingu i będzie decydował. Ty odrzucony, ty zapraszamy do gali. Tak, no na pewno będziemy jakąś selekcję musieli zrobić, bo tak jak mówię, po prostu zainteresowanie jest duże, bo mówię, bo zawodnicy, którzy wiesz, byli przyzwyczajeni do swojej formuły, nagle teraz my pod tym samym brandem, pod tym samym parasolem, z tą samą oprawą i sumiennością pokazujemy i mówimy, słuchaj, zapraszamy ciebie do innego tańca i to otwiera całkowicie nową puszkę. No ja tylko przypomnę, kswepic.tv to będzie ta domena, na której będzie można obejrzeć galę XTB KSW Epic 24 lutego. Bilety od dzisiaj już w sprzedaży na e-bilecie, tak jest, na galę KSW Epic. Gdyby Tomek tobie ktoś powiedział parę lat temu, że wyjdziesz nie do ringu, uwaga, tylko do klatki i stoczysz walkę z legendą nie tylko polskiego MMA. To co byś pomyślał, że to się może wydarzyć, czy że ktoś zwariował? Słuchaj, no, możesz myśleć i tak, ale w sporcie dzisiaj wszystko jest możliwe. No, widzisz, że i walczą i nawet Floyd gdzieś tam pojechał za duże pieniądze, gdzieś tam chyba w Japonii czy Chinach gdzieś tam walczył, tak? Mm-hmm. To dzisiaj to jest jakby... A ty na przykład byłeś zdziwiony teraz tym, jak wygląda walka Tyson Fury kontra Ngannou, były mistrz federacji. Nie oglądałem, ale słyszałem, że przegrał, tak? Nie, no wygrał teoretycznie na kartach, ale moim zdaniem mogło pójść w drugą stronę. Przede wszystkim walka mistrza świata z zawodnikiem, który debiutuje w boksie, była totalnie równa. No ale ten silny koń. Ten no właśnie, tego nikt nie zauważył, że to jest gość, który zmiatał z klatki wszystkich rękoma. Potężny, ogromny. Że on jakby nie miał tych rękawic, to by ci jakby trafił, mógłby zabić, nie? Także tam było, także Tyson Fury to jest, nie można mu umniejszać, bo to wyszedł z takim koniem się bić. I oczywiście zaprezentował się Ngannou bardzo dobrze. To cieszy, że na takim wysokim poziomie to było, ta walka właśnie bokserska i to było widać, poziom boksowania był bardzo dobry. Mhm. Ale też dobrze tam, powiedziałbym, oszukiwał, bo jak pokazywał te tarcze, to wydawało się, że to jest wszystko karykaturalne, aby szedł na walkę i kompletnie wszystkich zaskoczył. Też oglądałem te tarcze. Mówię, nie będzie walki, dwie rundy, koniec. I nagle zaczyna się walka i rzeźnia ze strony Francisa Ngannou. No teraz Fury walczy 17 lutego w Riyadzie z Aleksandrem Usykiem, ale potem się mówi o tym rewanżu i nie wiem, kto tak naprawdę będzie faworytem tej walki rewanżowej. Czy Ngannou się nauczy więcej w boksie, czy też już no, bardziej uważny będzie Tyson Fury. Natomiast tak sobie myślę, że te walki ostatnio, które się odbyły, czy Ngannou Fury,
Czy nawet oglądaliśmy, nie wiem, Diaza, prawda, w boksie, czy nawet ostatnia gala fejmu, gdzie się zmierzył Maciek Sulęcki z Normanem Parkiem, byłym zawodnikiem KSW i ta formuła była jedna runda boks, jedna K1, trzecia boks, czwarta K1, piąta boks. Na kartach wygrywa Park. No walka bardzo różna, mogła iść w dwie strony, natomiast walka bardzo wyrównana. Czy to waszym zdaniem gdzieś tutaj jakby wpłynie na prognozy tej walki, Martin? Ale co ma wpłynąć? No wpłynąć jakby równość tych zestawień no pięściarzy tak, z zawodnikami ja MMA. Zdecydowanie. No jakby po pierwsze trzeba sobie zdać sprawę, że no przy całym szacunku do bokserów, no to oni właśnie tak szybko do MMA nie wejdą. Inaczej jest z zawodnikami MMA. Jednak to jest, wiesz, boks jest częścią przygotowania. Oczywiście, tak jak Mamet mówi, to jest kompletnie inna kompletnie gra. Natomiast łatwiej jest, że tak powiem, dokonać takiej tranzycji zawodnikowi MMA niż drugą stronę, więc jakby no to, że zawodnicy na świecie pokazują i podejmują te wyzwania i on naprawdę idą jak równy z równym, no powoduje, że pewnie dlatego 51 jest ta Asna Mameda, no bo po prostu ludzie widzą, że... 51. Jeden powiedziałem. Niewyraźnie. I rośnie. Słaby. I rośnie. Tomek podgląda na żywo. Rośnie. A Tomek się śmieje. Tak. Nie, Tomek, widziałem, że zagłosował na ciebie tutaj w tej sądzie. Ja też na niego. Słuchajcie, to pierwsze tutaj face to face, które dzisiaj... Ale ci powiem, to jest właśnie najciekawsze. Ja myślę, że to właśnie to, że ludzie nie są w stanie odpowiedzieć tak łatwo i tak, to na pewno Tomek wygra, tak, to na pewno moment. Ta ciekawość właśnie, kto wygra na koniec dnia i która de facto... Wiesz, to chyba o to chodzi. No właśnie, że ta ciekawość, bo gdyby wiesz, my nawet, wiesz, budując w ogóle jakąkolwiek kartę walk, zawsze staramy się dobrać tak, żeby było 50-50, jeżeli chodzi właśnie na tych kartach. Przynajmniej na papierze. No bo zobaczcie, jak to wygląda. On już te swoje pasy ma. On już je zdobył. Ty też trochę tych swoich pasków masz. Ten jest bardzo cenny, bo to jest pas magazynu The Ring i jesteś jedynym Polakiem, który kiedykolwiek dostał ten pas. Nawet Darek Michalczewski, który przez wiele lat był mistrzem świata, nie miał sposobności założenia tego pasa. To było oczywiście związane z prime'em Roya Jonesa Juniora i oni ze sobą rywalizowali. Do tej walki ostatecznie nigdy nie doszło, ale pas magazynu The Ring miał Roy Jones Junior. Natomiast chyba w sporcie chodzi o to, że albo mówimy o wielkim poziomie, tym najwyższym mistrzowskim, albo o generowaniu emocji na najwyższym poziomie. Wydaje mi się, że ta walka ma absolutnie możliwość, ma wszystkie argumenty do tego, żeby wygenerować emocje, ten poziom emocji, który może wystrzelić w kosmos. No a jak jesteś bez emocji, tak ja? Ty jesteś bez emocji? No, bez emocji. To kilka osób mówiło. Ani się cieszę, ani płaczę. To ja bez emocji jestem. No to dlatego nie będziesz kibicem, tylko musisz wyjść się bić. No, bo no to nie. Masz się bić, dziadek wnuczka będzie patrzeć w telewizji, na internecie, a dziadek wchodzi się leje, nie? A ty, Mamet, zauważyłeś, że nie wiem, twoje dzieci dzisiaj jak są starsze, one inaczej reagują na twoje walki? Ty myślisz o ich reakcjach? One się dzisiaj bardziej martwią o tatę? Nie, no martwią się. Chcą, żebyś to dalej robił, czy najchętniej już czekają na ten moment, gdzie powiesz koniec? Nie, chcą. Że kiedy ja w 2018 ogłosiłem koniec kariery, no to załamali się. Mhm. Nie rozumieli dlaczego. Natomiast oni chcą, żebym walczył. Chcą? Chcą, martwią się, wiadomo, że martwią się moje zdrowie po tej walce z Soldiciem niefortunnej, gdzie ucierpiałem na zdrowie mocno. No to przeżywali. Ale to... Nauczkę na całe życie i człowiek po prostu wnioski robi, idzie dalej, natomiast oni chcą oglądać, bo oni widzą mnie młodego, oni myślą, że jestem młody cały czas, tata, ale jesteś młody, dlaczego jeszcze, wtedy jak skończyłem, dlaczego skończyłeś? Nie wytłumaczysz dziecku, że masz problemy psychiczne i musisz trochę wystopować, bo miałem problemy z głową i dlatego zakończyłem karierę tak naprawdę, bo chciałem dojść do siebie. No, a dziecko nie wytłumaczy tego. Ale, że może ci przerwę, to moja żona tak samo, ileś lat była przeciwna, czy sam wiesz? Tak, ona już mówiła kończ. Kończ, ja powiem, że na wszystkich walkach Tomka, gdzie przyjeżdżała Dorota, miała bilet, to kompletnie było szkoda wydawać na ten bilet, bo ona przychodziła na walkę i miała tak naprawdę głowę w kolanach. I dopiero jak był werdykt, to ona tą głowę podnosiła i była w stanie się cieszyć. A tak to się działa. Siedziała, nie wiem, 5-7 metrów od ringu i nie obejrzała ani jednej rundy. Mówiła różaniec. Ale tak? Czy tak, bo tam. Nie oglądała żadnej walki. Ale słuchaj, mówiła tak do mnie. No my się modlimy, to każdy wie. Słuchaj, mówiła tak. Nie walczysz, wystarczy, dość tym, łeb ci już obili. Dobra. Teraz mówi, nie masz nic do roboty,
Wald. Na starość mnie wyszedł do ringu, 47 lat, dziadek się bije, no to się popatrzcie. No, a chciałem, żebyś kończył w wieku lat 35. Tak. Że już tak. Za późno, jesteś za stary, masz 30 kilka. Może to nie jest temat na dziś, natomiast chcę was zapytać, jak uważacie, jak trudne jest takie życie po życiu sportowca? No bo to wcześniej czy później przychodzi. U was pewnie trochę później niż wcześniej, no bo macie wybitny talent do tego, co robicie, ale to jest chyba najtrudniejsze, znaleźć sobie znowu gdzieś taką energię, taki drive życiowy, jaki człowiek ma przez tyle lat uprawiania sportu. Szczególnie wędka i ryby, jak powiedział Zygi. Dlatego mamy wiesz, świetny wędkarz. Zawodowo wędkarzem. Ja jeszcze tylko na łososie jeździmy co roku, na łososie i na strajbasy. To wyjeżdżamy. Czyli mam jakiś pomysł może później po walce wyjazd jakiś na rybę. Obóz wędkarski. Czyli tak, ty na Mazury na szczupaki, a Mameda zapraszasz na łososie po walce. I słuchaj, no ja ostatnio zapałem 18, tylko nielegalnie. Może nie mów tego. Jak słucham, w telewizji. Łososia, on idzie pod górę, tak? Pod prąd. No to zarzucasz, no i błyskiem po prostu idziesz. Jak się złapie, to się złapie. A ja miałem takie specjalne okulary. No to jak to górol musi iść na łatwiznę. Patrzyłem, gdzie płynąłem, na krótko byłem i cap go za grzbiet albo za ogon. I ciągnąłem, już miałem jednego, dwa. Ci łowili godzinę, nic nie mogli zrobić. A już miałem siedem. No, ale po co te okulary? Czy to miałeś... No nie, bo widzisz. Widzisz, że one płyną. I wtedy od razu. Okay. I go od razu cyk go. A czy mówi ten okulary? $2000 jest kara. Tomek, czy rozumiem, że ten spryt ring. Słuchaj, ten spryt ringowy przełożył na rzekę. No tak. Jak coś... tutaj poradzić sobie z łososiem? A boisz się mamy tego dnia? Kiego? Już ewidentnego końca kariery sportowej? Nie. Czy przygotowujesz się w głowie? Nie boję się tego dnia, no bo on tak przyjdzie, jak i śmierć, która przyjdzie do każdego. A ty tak samo przyjdzie i koniec trenowania. I, znaczy, trenowanie i tak będę trenował, bo chciałbym skończyć, będąc całkiem zdrowy. Natomiast czy się boję tego? Nie boję się. Ciężko jest... Na pewno ciężko jest usiąść i nic nie robić. Trzeba coś robić. Jeżeli przez sens skończysz karierę i usiądziesz i będziesz siedział na kanapie, to zwariujesz. Dalej musisz coś robić, trenować i jakieś hobby mieć, na przykład wędkowanie. Okej. Okay. Myślę, że też w przypadku sportowców jest to przynajmniej sportu walki, że wiesz, że ta emerytura sportowa następuje wcześniej niż powiedzmy nas będzie czekać. Jakby wiesz, my jednak, że tak powiem, mamy dłuższy okres do tego, że... Wy macie do którego roku tak emerytalny jest wiek? 6-5? No ja nie wiem, bo ja... 6-5. Chyba tak. Nie liczymy na to. Ja nie będę miał emerytury. 6-5. No więc wiesz, więc to jest czy 60, czy coś, ja już nie wiem nawet. Wydaje mi się, że ja na to miał. 6-5. Więc ale chodzi o to, że my, powiedzmy, no to jest powiedzmy perspektywa taka, okej, to jest emerytura. Nie, ja ci powiem, Martin, wiem, co będę robił po karierze. No. Dadzą mi tu mikrofon i będę gadał. A Dorota mówi, tam będziesz beblał cały dzień. No ale nie, no to musiałbym cię 5 lat do tego przyuczyć. 5 lat, no ty... To straszne problemy komunikacyjne, dykcyjne, także... Na razie jeszcze masz konkurencję. Tomek, naprawdę dużo pracy. Poza tym dzisiaj, wiesz, mam tutaj młodego tutaj debiutanta pod skrzydłami. Dzisiaj rozpoczął, pomylił na razie lat, ale będzie dobrze. Słuchajcie, wracając do tej walki. W czym widzisz, mamy największe zagrożenie, jeśli chodzi o boks Tomka, a w czym gdzieś tutaj już pewnie znajdujesz swoje szanse? No bo jak pół roku trenujesz i... To znając Pawła Derlacza, on już dokładnie analizuje te dziury w boksie Adamka. Dziury w boksie Adamka. No, ja ci powiem, opuszczona lewa ręka, naprawy overhand, tak. Betonowe nogi. To już nie jest to. Tak jak Adamek mówi, największy jego atut to jest szybkość. Czy będziesz szybszy? Czy uważasz, że jesteś szybszym zawodnikiem od Adamka? To się okaże. Mhm. Wydawać się może, bo wiesz, póki nie wyjdziemy i nie zawalczymy, to ja bazuję na szybkości. On też bazuje na szybkości. A kto, nie biegliśmy sprintów, albo wiesz, nie mierzyliśmy sobie, kto szybciej uderza, no więc sprawdzimy sobie to w klatce. Mm-hmm. No, Tomek zawsze zwykł powtarzać, że tam, wiesz, speed is everything, ale dostał kiedyś kontrę, że the more important is timing, że timing jest ważniejszy od tej szybkości. Ja myślę, że na pewno masz sprawniejsze nogi w tej chwili od Tomka w klatce. Znaczy,
Nie wiem, czy mam sprawniejsze, ale w MMA korzystam właśnie z tego, że się poruszam na nogach cały czas i w różne strony, więc to i na tym bazowałem i w MMA i pewnie będę bazował też w boksie. No. Mhm. Czy Tomek, dla ciebie dużym utrudnieniem uważasz będzie to, że walka odbywa się w klatce, a nie w ringu? Że człowiek jednak nie może odbić od tych lin? Nie, bo przecież ja nigdy nie walczyłem na linach. Ostatnie walki zawsze trzymałem się środka i to już mnie... I nawet guest cały czas powtarza, middle of ring, nie wolno iść do tego, idziesz na boki, nie idziesz nigdy do tyłu, na liny. To, że nie ma różnicy. Ale wiesz, mamet się może rozpędzi, przejdzie po klatce, zrobi salto, uderzy cię wtedy jakimś atakującym. No to wtedy zamieniamy formułę, jest MMA i koniec. Jedziemy. Wjeżdżam na grubo w MMA. Jedziemy, szczęka na bogi, jedziemy. Szczęk chociaż zostaw. Słuchajcie, zaraz podam, jaki jest wynik sądy. Tymczasem uruchamiamy linie telefoniczne. Dajemy dzisiaj też jakby możliwość porozmawiania z wami, naszym kibicom. Mamy pierwszy telefon, kto jest z nami? Dzień dobry panowie, Czarek z Pomiechówka. Tak, witamy, słuchamy. Dzień dobry, mamy, ty jesteś wielkim idolem. I mam do ciebie takie jedno szybkie pytanie, mówiłeś o swojej chorobie. Chciałbym, żebyś trochę opowiedział, jak ona wpływała na proces twojego zakończenia kariery. I jak ciężko było z tym walczyć, trenować i żyć. Dzięki bardzo, powodzenia ci życzę z Tomkiem Adamkiem, wielkim mistrzem. Tomek, tobie też pozdrowienia. Dziękuję bardzo. Słuchaj, no... Przyczyną mojego zakończenia kariery w 2018 powiedziałem, że było już niemożliwość przez jakieś od 2015 roku doznania tej choroby i walczyłem z nią i razem z przeciwnikami, więc to było ciężko, bardzo było ciężko. Walczyłem byle jak, nie byłem sobą, nie było mnie w połowie tej klatce, ale udawało mi się jakoś wygrywać te walki, parę z nich przegrałem. Natomiast jak odstawiłem rękawice w 2018, odpocząłem, poukładałem sobie w głowie, że tak, jednak jedyna rzecz, którą tak naprawdę lubię i kocham, to jest, którą bardzo kocham, jest to ta dyscyplina i poczułem do niej tęsknotę, wróciłem do tego no. I powoli do dzisiaj, jest już bardzo dobrze, jest to wszystko do wygrania. Ta walka jest do wygrania z tą chorobą. Mhm. Trzeba wierzyć w to. Tomek, na ciebie te przerwy dobrze wpływały? Te od boksu? Bo ty, tak jak powiedziałem, jesteś chyba rekordzistą w liczbie kończenia kariery. Nie wiem, 3 razy kończyłeś? 4? No wiesz, jak jest zawsze jakiś jest dołek, czy tam jakiś ten... Mówię, nie, no chyba kończę. Twoje zrobiłem. Bo kiedyś mówiłeś tak, ja pamiętam taką walkę, z którą przegrałeś. To była dobra wojna ringowa z Głaskowem. I powiedziałeś, mógłbym dalej walczyć, zarabiać bardzo dobre pieniądze, ale to kompletnie nie ma żadnego sensu, bo zawsze moim celem była tylko walka o pasy mistrzowskie, o najwyższe cele, skoro przegrywam z takim zawodnikiem jak... Znaczy nie, Głaskow, no wtedy byłem, dostałem grypę, taka jest prawda, dostałem grypę, miałem 37 podgorączkowy stan, 37,5 i tak Dorota jakimiś tam swoimi sposobami mnie potygowała. Chodziłem na trening, robiłem, no, nie czułem się źle, nie czułem się jakoś, wiesz, bardzo chory, ale widzisz, to jednak w sporcie to jest ten 1% i tego brakowało mi szybkości. Ja byłem bardzo wolny, ja byłem wolny jak ketchup, jak to mówią, nie? I słuchaj, i dlatego przegrałem, że ja tą walkę, bo gdybym był sobą, nie ma możliwości. Ale ja kocham tego tłumaczenia po porażkach, bo jak dzisiaj popatrzysz na te walki przegrane przez Tomka, to on ci powie tak, z Głaskowym wyszło na to dzisiaj, o czym nie wiedziałem, że miał grypę. No tak, tak, to super. Z tym, z Dawsonem go zatruli. Nie, zatruli, nie, tam gadali. A z Kliczko nie miałeś speedu, bo aklimatyzacja. No ale no tak, no bo tak było. Ale a z Dawsonem, słuchaj, byłem... Dobrze się czuję. Nawet tam chyba jednego położyłem na sparingach, gdzie leżał ten dobry chłopak. Byłem w takiej formie, no ale nie ważyłem się, bo bałem się na wagę stanąć. I było 3 tygodnie chyba do walki. Nie no, mówię, stanę, nie? A ja ważyłem 88 kilo. To 10 kilo tylko. 9. No tylko, no ale z czego, jak jestem wielki chłop? To i zacząłem trenować opiekuńczą wagę. Ortaliony od tego. Potem dostałem takie to wielkie rozwodnienie z tego, bo już mój organizm nie przyjmował, wiesz, w ogóle, bo mało co jadłem raz dziennie. Mało wody piłem. No i wyszło jak wyszło. Nie miałem siły, no nie miałem energii. To był znak, że miałem iść wagę wyżej, bo gdybym pewnie dalej tą wagę robił, to bym pewnie już dawno nie walczył, bym wykończył organizm. Ja może dzisiaj opowiem taką tutaj anegdotycznie, jak po tej walce z Witalijem Kliczko we Wrocławiu, gdzie tam
Tomek przetrwał te 10 rząd, zanim sędzia Barawiejko skończył to na stojąco. I rano dzwoni do mnie, chyba 8 rano, mówi przyjść na śniadanie. Wchodzę na to śniadanie, a on już nie jest smutny, tylko taki zbity, mówi. Nie, nie, no nie miałem speedu, nie byłem sobą. Mówi, to trzeba zrobić jedną walkę i rematch robimy z Kliczką. Ale nie, no, no ale wiesz, to faktycznie byłem taki, słuchaj, nie posłuchałem wtedy Zygiego Rozalskiego. Zygi powiedział tak, jedźcie do Polski na 10 tygodni. A ja mówię, Zygi, dobrze się czułem z Gołotą, byłem dużo młodszy. Przyjechałem, nie zapała mi aklimatyzacja. Chociaż tak teraz patrz, przyjechałem, jestem tutaj od poniedziałku, tak? I też nie czuję się tak źle. Zbiła cię szyba w hotelu. No tak, przegrałem szybą. Słuchaj, i tutaj powiem ci tylko tak, trenujesz w Stanach, trenowaliśmy ciężko w tej Pensylwanii. Plus zmiana, zapała aklimatyzacja, tragedia. Ja zrobiłem, Rogerem robię tarczę. Ja mówię, Roger, I'm fucked up. Mówi, a on do mnie mówi, I see. Tomasz. Tłumacz. Nic nie zrobisz. Trzeba walczyć, nie? Okej, okay, mamy następny telefon, słuchamy, kto do nas dzwoni. Dzień dobry, witam, Adrian z tej strony. Cześć, Adrian. Ja mam pytanie do Martina. Czy jest szansa, że zobaczymy kiedyś w KSW od Mirka Okniewskiego Mindę? Jeszcze raz? Czy Mindę od Mirka Oklińskiego jest szansa, że zobaczymy w KSW? O, słuchaj, no szansa zawsze jest. No, nie wykluczam dlatego, że jakieś... Rozumiem, że do tego pijesz bardziej, do jakichś moich tam personalnych konfliktów z trenerem Mirkiem. Trener Mirek przyjeżdża ze swoim dzieckiem na zawody MMA Polska, traktuje go z pełnym szacunkiem jak każdego innego trenera, jak się pojawia jako corner również podczas KSW ma te same przywileje, ale też i obowiązki jako corner, więc jeżeli zawodnik będzie, wiesz, na tyle dobry, że uznamy, że chcemy go zatrudnić w KSW, to jak najbardziej. Panie, dziękuję. Moment, jeszcze tak wracając do tego okresu przygotowawczego. Czy twoim zdaniem łatwo, czy trudno będzie znaleźć no, sparring partnerów imitujących boks Adamka? Uj. Czy w ogóle takich nie szukasz? Czy dla ciebie dzisiaj dystanse, czy dla ciebie sparingi, to nie wiem, to jest taki proces, powiedziałbym, przetrenowania swoich akcji, właściwego dystansowania, czy szukasz w sparing partnerze odwzorowania rywala? Czy tutaj jak to jest zadanie trenerów jest teraz, bo teraz dopiero będziemy wchodzić w okres sparingowy, gdzieś oni mają jakieś propozycje i oni mają dostarczyć to tym, z tym i z tym. Mhm. Cały plan treningowy, jeżeli chodzi o sparingi, oni będą układać. Więc ja tam nie, i zawsze oni to robili, jeżeli chodziło o taktykę do MMA, czy oni dobierali mi sparring partnerów. No, przeważnie to robiłem u siebie tak naprawdę i ktoś przyjeżdżał do mnie. Także oni mnie odciążają z tym. A przed tą walką zmieniasz miejsce kampu, czy to też nie, dom rodziny? Olsztyn. Czyli w Olsztynie obóz przygotowawczy, Tomek też w Polsce. Ja myślę, że Martin, będzie kilka ciekawych produkcji, które już zaplanowałeś. Ale też jeszcze jedziemy na obóz do Tomka. Na obóz? W góry. No, tak? Blisko? No, tam. Znaczy Zakopane jadę. Aha, no to fajnie. No to czyli musimy pilnować, żeby się tam na Krupówkach gdzieś nie złapać. No nie, no będzie w Karkonoszach, mamy w Tatrach. A, no tak. Myślę, że się mogą umówić na kawę w Bieszczadach z kolei. Natomiast Tomek tutaj po raz kolejny zdecydował się na to, żeby przygotowywać się w Polsce do walki. Zwykle byłeś zawodnikiem, który w tych pierwszych rundach ja miałem takie wrażenie, że obserwuje i szuka. Szuka luk, szuka dziur, kombinuje, no bo wiele razy gdzieś to, co ustaliłeś z trenerem, taktycznie się sprawdzało, ale zdarzało się, że trzeba było samemu pokombinować i zmienić ten plan. I był na to czas, bo zwykle toczyłeś te walki 10-12 rundowe. Tutaj mamy dystans 6 rund. Wygląda na to. Jak 6? 60 mówisz. 60, a może 60. O to też się zaraz zapytam. 60 rund. To gdzieś zdeterminuje zmianę w sposobie przygotowania? No, na pewno trzeba być bardziej rozgrzany do ringu, żeby zacząć od razu szybko, nie? Żeby się nie rozgrzewać, jak masz 10-12 rundy, pierwsza runda czy tam druga na ten, tylko trzeba będzie być od razu i mieć szybkie ręce, no. To te na pewno. To już zostawiam też Gessowi, no Gess jest trenerem i... Myślę, że ma podobne... A rozmawiacie już o sparring partnerach? Czy to powinni być heavyweight, czy cruiser, czy... Nie, no, taki, no lżejszy muszę mieć, taki cruiser, no 90 kilo, takich, wiesz, takich
ze dwóch trzeba. To Mamet wniesie na wagę 84 i cię zaskoczy szybkością. To w końcu zawodnik. 84? A nie, co ty? Może tylko do KSW jak mam ważyć 84. I ile wtedy wagi robisz? 10? Razem wszystkiego z 10. 10. No to bardzo, to jest dla mnie jakbym bardzo mało. W ogóle się nie męczę. Okej. Bo Martin, powiedzmy jeszcze tutaj jakby o detalach. To są duże rękawice. Ustaliliśmy z Martinem komisyjnie, że to będzie jeden z trzech topowych brandów. Albo Rivele, albo Everlasty, albo Granty. Wy macie wybór. Martin z tego, co słyszę, przekazał nam, że raczej Mamet w Rivelach, bo mu pasują te rękawice. Na Tomka dłonie te Rivele są za małe, bo próbowałeś kilka razy boksować w tych rękawicach i chyba postawisz na Granty. Sześć rund. Dziesięciouncjowe rękawice. Granty, bo są bardzo bezpieczne, nigdy nie miałem problemu z palcami, wiesz, po tym. No mówię, Rivela, tam. No, mam pytanie, a ty nie miałeś z palcami, a przeciwnicy mnie z twarzą? To już zależy jak kopię, wiesz. Ale nie, kiedyś miałem na treningu, dostałem za darmo te Rivele i... Nie leżą. Wiesz co, chciałem, i tak samo Everlasty, tak samo. Chciałem Mameta dopytać, bo Mamet chyba, jak przez moment tutaj nie była pewna opcja Tomka Adamka, który podpisał kontrakt na dwie walki. Aha, schodzimy. O, uwaga. To Mamet, pamiętam, że jak była koncepcja walki czy z Cunninghamem, czy nie wiem, pojawiło się nazwisko Włodarczyk, nie wiem na ile to było realne, to powiedziałeś, mi to obojętne, mogę walczyć 8, 10 rund, ile chcą. Natomiast tutaj w przypadku Tomka jakby ta decyzja dotyczy... sześciu rund. To jest przypadek, to jest decyzja Martina, tobie w zasadzie obojętne, czy... O, Martin, tak? To była twoja decyzja, te sześciu rund. Wskazywałeś na mnie. Słuchaj, już nawet nie pamiętam, jak to wyszło. Chyba musiałem po rozmowie, to nie jest tak, że ja tutaj, wiesz, narzuciłbym, wiesz, Mamedowi... Po prostu pytam, czy nie wiem, czy z Błodarczykiem wolałeś na przykład, czy z Cunninghamem 10 czy 8, a za Adamkiem postawiłeś na 6. Chyba nie było w ogóle jakichś takich, nie? Już nie przypominam sobie, jaki... Nie, to Martin, ty mówiłeś kiedyś, że po co się męczyć o 10, jak można zrobić 6 i iść do domu, no nie? Tak. Te same pieniądze, nie? No ten taki dystans, wiesz, on jest już zbliżony do jakichś takich... To zróbmy 12. Nie, main-in. 12 zróbmy w takim układzie. Piszemy dzisiaj aneks. Aneks 12 rund. No ale to trzeba poprawić. Zielony, zielony. Wyślij do mnie, Tomek. I znowu. Już jest. I znów powiedzą, ty Adamy tylko o pieniądzach mówię. No tak, bo wiesz, jak... Nie, bo wiesz, o pieniądzach nie można mówić, wiesz, o co chodzi. No ale słuchaj, to jest nasza praca. No, zobaczę, ile razy mówię, słuchajcie, to jest moja praca i ty wstajesz rano, idziesz, Mati idzie, bierze mikrofon do dłoni, ja biorę rękawice, to jest moja praca, więc że nie mogę inaczej tego, wiesz... Wychodzę z założenia. Tylko wiesz, najlepiej jak gazety piszą o milionach, to mówią to, a ile tych pieniędzy? Znaczy nie, bo wiesz co, ten często jest tak, że jak, nie wiem, walczą zawodnicy starsi, to ludzie mają przeświadczenie, że w tej zabawie tutaj chodzi tylko o kasę. Oni nie rozumieją, że ludzie czasami, którzy są jakby niezależni finansowo, no też potrzebują właśnie takiej adrenaliny, takiego drive'u, czegoś takiego, coś, co się dzieje przy okazji tej walki. Mameda nie interesują zwykłe walki, tylko chce czegoś dużego i ciebie też nie interesują zwykłe walki, tylko żeby coś się działo. Tak ty to mówisz, coś się musi w życiu dziać. Musi być zamieszanie. Ale żona powiedziała, idź, nie śledź domu, bo zasiedziałeś się w domu. Wystarczająco powiedziała? Tak. Do roboty. A pani Mamedowa co mówi? Też iść walczyć? Czy lepiej jakby... Nie, ona jak widzi to, co ja chcę robić, to ona zawsze wspiera. No, Boz jest jeden. A ty masz trójkę. Nie, masz czwórkę. No teraz, dwie córy, żona i wnuczka. Same kobiety, człowieku. Ale on się też tak wychował, tylko z siostrami. Cztery siostry, dlatego umie prać, sprzątać, gotować. Wszystko umie robić. Piec ciasta. I piec ciasta, drożdżowe ciasto, człowieku zawodowiec. Te żonę uczyłem piec, żeśmy się pożenili, bo ona, mamusia robiła wszystko w domu i moja żona nie umie, a musiałem ją nauczyć. Także jak będziesz Mamet po walce szukał gosposi, dzwoni do New Jersey. Masz człowieka, co nie, ja na ryby, usłyszałem o tych łososiach i już w głowie gra, wiesz, ta melodia, wiesz. Słuchajcie, jaki mamy wynik sądy? Mnie interesuje o 15.51. Uwaga, nie ma zaskoczenia. 57-43 Halidow.
Proszę. No. Kibice wierzą. Nie prowokujcie, nie prowokujcie Adamka. Będę musiał dalować podwójnie. Nie prowokujcie go. Kibice nie wierzą, że słuchaj, że zrzucisz te rdze po 5 latach nieobecności w ringu. No ale już schudłem. 97,8 waży. Ale to wiesz, od tego, że zgubiłeś parę kilogramów do tego, żeby prezentować dobrą dyspozycję w ringu, to jeszcze myślę, że jest... Tak. Słuchaj, wiesz, to jest, Martin, to jest lekka taka zagrywka teraz. Wiesz, to on coś tam. Tak. Ja czuję, że on wniesie najlepszą formę. No tak, ja... Najlepszą formę. No, słuchaj, no... Ja wiem, jestem, jestem głodny, wiesz? On jeszcze głodny jest dodatkowo. Panowie w czarnych garniturach. Mm-hmm. Mati, który się zajmuje zawodowo, wiesz, sportami walki, przyjaciel i menadżer Adamka, no jak może inaczej robić? Więc proszę państwa, proszę tutaj, to jest tylko podpucha. To wszystko jest telewizja. Tak, ja wynająłem firmę, która ma głosować na Mameda. Cały czas tam kliki. Mamy kolejny telefon, kto jest z nami? Halo. Dzień dobry. Cześć, cześć. Dzień dobry. Ja mam na imię Piotrek i dzwonię z Warszawy. Cześć. I takie mam pytanie, bo od maja jestem niedysponowany, bo dostałem złamanie nogi, nieważne. Ale mam pytanie do, w sumie do was trzej. Do Matiego, do Tomasza i... Mameda. Tak, dokładnie. No okej, okay, pytanie brzmi... Jaka jest wasza w ogóle motywacja w tym wieku? Widzicie, ja zostałem potraktowany jako najmłodszy z was, dlatego to pytanie mnie nie dotyczy, więc Mateusz, proszę. Motywacja do życia? Tak, no, chyba tak, do tego co robisz, rozumiem, że to wiesz, do... Rodzina, syn i chyba taki codzienny uśmiech i zadowolenie, że nie wyobrażam sobie życia bez celu, znaczy bez drive'u, bez tego, żeby codziennie otworzyć oczy i żeby to wszystko miało sens. Nawet jeśli człowiek jest czasami zmęczony fizycznie, to ma taką świadomość, że nie wiem, masz w sobie tyle tych pozytywnych emocji i tak się cieszysz z tego, co robisz, że ja tak naprawdę muszę wam powiedzieć, niech nie słuchają moi pracodawcy, ja nigdy nie chodziłem do pracy. Od momentu, kiedy zacząłem uprawiać ten zawód, bo wcześniej musiałem robić inne rzeczy, żeby utrzymać siebie i żeby mieć na chleb, żeby mieć gdzie mieszkać, ale od momentu, kiedy tak naprawdę trafiłem do dziennikarstwa i to się stało moim takim pierwszym zawodem, to nigdy tego nie traktowałem, że chodzę do pracy. Od 26 lat po prostu robię to, co lubię i ktoś mi za to chce przyzwoicie zapłacić. I to jest jakieś szczęście. I to znaczy, że dostałeś jakiś dar od kogoś, że możesz robić to, co kochasz. I życzę każdemu, żeby w życiu mógł robić to, co kochać. No czasami jest ciężko, czasami dostajesz w głowę, czasami padasz, czasami jesteś na kolanach, czasami masz chwilę zwątpienia, uronisz łzę, ale to nie ma znaczenia, bo na samym końcu, jak to wszystko podsumujesz, to człowiek ma prawo być szczęśliwym, bo robi to, co kocha. Ja tak do tego podchodzę. Pan Mamet? Zgadzam się z tobą całkowicie. Nic nie dodać, nic ująć. A pan Adamek nie ma emocji, to... Jestem bez emocji. No ale nie, wiadomo, gdybym nie kochał tej dyscypliny, bym tego nie robił. No też to jest, zawsze mówię, u Boga napisane, że miałem być mistrzem świata. No i byłem dwukrotnie. No. Prosiłem jeszcze o jedne, mój panie Jezu, aby trzeci raz. Ale już miałem za dużo grzechów. Jednak nie, no ale sobie, każdy ma jakieś tam pisane w życiu swoją historię, no i też nie myślałem po tej walce, tej ostatniej przegranej, że tam za 4 lata, że tam już... Pięć. 6 prawie, bo to był październik 2018, a walka z Mamedem no. W lutym 2020. I też nie myślałem, 5,5 roku. Że dzwonisz, mówię, róbmy coś dobrego, no bo w Polsce cienko idzie z tym sportem. No to róbmy, mówię, słuchaj, mówię... Dudki, bedą, no to robimy, no nie ma problemu. Zabawa, wiesz, zabawa jest dla kibiców widowisko. Ale co, dostałeś taki teraz dodatkowy drive do życia? No to jest, mam jakiś tam cel, nie? Mamy tam coś jeszcze zrobić. Trenuję sobie, to robię też całe życie, no też musimy pamiętać, ja tam nie pracowałem w innej robocie, jak tam na kopalni byłem miesiąc i gdzie musiałem zjeżdżać wtedy. No, na pensji górnicze brałeś parę lat. No 13, 14, barburka, wiesz, i węgiel był, nie? To wiesz, to było tylko ten okres, co musiałem zjechać tam. Byłem oddelegowany na salę, nie tylko trenowałem.
także robię to całe życie, no to wiesz, to tak. A jeszcze czuję się na siłach, żeby powalczyć, bo gdyby mnie cośkolwiek bolało, to do ringu ci nie wejdę. Czy chory, bo to jest no, ciężki kawałek chleba, może się krzywda stać, nie? Ale tak teraz, jak to gadają górole, gro i bucy. Ale to Martin, to są zadaniowcy, oni muszą mieć cel. Oni żyją tak odcinkami, także. To będzie tak, czyli tu powalczymy, a potem zajmę się Dorotką. Będę ją woził do pracy, kokietował. Dobrze, taki plan. Kolację. Myślę, wiesz, no tutaj Mamet jest w jakimś tam, jak powiem, non-stop gazie. Tomek miał chwilową przerwę i myślę, że dla Tomka, tak jak Mamet mogę sobie pozwolić. Mamet też miał przerwę. Miał, no ale wiesz, że większa taka, wiesz, jakby higiena pracy od razu, wiesz, u Tomka. Ja myślę, że to jest super, że po prostu on będzie mógł sobie teraz na kilka miesięcy się wyłączyć, że tak powiem, z takiego normalnego życia i się po prostu całkowicie poświęcić jednemu celowi. To mi się wydaje, tak jak wiesz, jak ja na przykład widzę też po sobie pewne zadania, no to jak właśnie to, co wszyscy mówimy, no jest jakiś cel, nie? I ten cel ciebie gdzieś tam prowadzi, ten cel ciebie tam po prostu dalej kręci i motywuje. Martin, czy my możemy zdradzić dzisiaj jakieś nazwiska, kto jeszcze pojawi się na XTB KSW Epic w lutym? Jeszcze wolałbym nie. Dlatego, że już tyle jest walk jest zapowiedzianych i tyle gal. Rzeczywiście jeszcze z Wojsławem tam myślimy i mamy bardzo dużą listę, też o tym mówiliśmy. I nie chciałbym teraz wystrzelać się z jakiegoś nazwiska, a później wycofywać się, ale naprawdę mamy przeróżnych i przekapitalnych pomysłów, jeżeli chodzi o różne zestawienia. To trzeba jeszcze dograć, trzeba podpisać jeszcze jakieś papiery, trzeba to wszystko ugruntować, że tak powiem, więc no ale mówię, słuchajcie, odbierzmy sobie na koniec jeszcze dwa telefony, zrobimy takie face to face w kanale sportowym i będziemy powolutku kończyć. Kto jest z nami, bardzo proszę, witamy. Dzień dobry, Daniel Rzymarski z tej strony. Dzisiaj gronu zacnę. Walka ogłoszona bardzo wywołała we mnie różne refleksje. I mam pytanie do każdego z panów tutaj siedzących. Czy mógłbym zacząć od pana Tomasza Adamka? Mów. Dzień dobry, panie Tomaszu Adamku. Witam. Pytanie jest proste. Jako że walka została ogłoszona tutaj w KSW Epic, to chciałem zapytać, czy to nie w jakimś sposób nie koluzuje z kontraktem fejmowskim w Fame MMA, bo też został pan niedawno ogłoszony. No to wiesz, tutaj to też sprawy nie tylko też do mnie, bo to Mateuszem dogrywaliśmy sprawy tu z KSW. Rozumiem. I później jest Fame, ale tutaj no skupiamy się na tej walce, bo to jest najbardziej istotne i nigdy nie sięgam tam, nie łapię, wiesz, ryby, co jest ode mnie 100 metrów, łapiemy, co teraz jest, więc okay. Wracam już trzeciego do Polski, lecę, byłem teraz na Florydzie, wracam zaraz do Polski, do Świeradowa na obóz i pracuję bardzo ciężko i po tej walce możemy powiedzieć, będę zdrowy, będę zdrowy, no wtedy będziemy myśleć o innym. Ja może doprecyzuję. Słuchajcie, zgadzam się z tym, co powiedział Martin, żeby to wybrzmiało. Zgadzam się z tym, co powiedział Martin, że jeśli ta walka Tomka z Mamedem miała się odbyć, to musi odbyć się teraz. To jest ten właściwy czas. I oczywiście ja nie sądziłem, że te sprawy będą tak łatwe do załatwienia. A dlaczego były łatwe, zaraz wyjaśnię. Bo w momencie, kiedy Tomek podpisuje kontrakt z Fejmem, Mamet przedłuża umowę, czy podpisuje nowy kontrakt z Federacją KSW, wydawało się, że do tej walki nie dojdzie. Zaczynamy rozmawiać częściej z Martinem o tym pojedynku. Ja wykonuję telefon do Rafała Pasternaka, jednego z właścicieli Federacji Fame. I tak zwyczajnie po ludzku pytam, czy dasz zgodę, żeby zawodnik, który podpisał z tobą kontrakt, miał szansę stoczyć walkę dla Federacji KSW, zanim stoczy walkę w Fejmie. Rafał odpowiedział od razu tak, damy zgodę, bo my jesteśmy przede wszystkim ludźmi sportu, którzy przez wiele lat oglądali, podziwiali Mameda i wstawali na walki Tomka. I na pewno my jako właściciele Federacji Fame nie chcemy być tymi, którzy zablokowali ten pojedynek. My chcemy, żeby to się odbyło dla polskiej publiczności. Także, nie, no to jest także wiesz co, wydaje mi się, że Martin to może potwierdzić, że te rozmowy z Rafałem były na fajnym poziomie, pełna jakby synergia, zrozumienie, koleżeństwo. Ogłoszone tak jakby. Tak, błyskawicznie został przygotowany papier, bo Martin też chciał, żeby to było sformalizowane. Podpisali właściciele Fejmu zgodę dla Tomka Adamka i dlatego ta walka miała szansę się zmaterializować. Dostałeś procent z tego, tak? Były różne takie propozycje. No. Nie, no, żartuję oczywiście jakby tutaj. No to w takim razie to
myślę, że pytanie zrozumiałem do sedna. Przejdę do kolejnego z panów. Następnym z panów by był może pan Marcin Lewandowski. Tak, no jestem, słuchamy, słuchamy. Dalej. Pytanie jest też bardzo proste. Niedawno odbyła się fajna gala też KSW. I chodzi mi dosłownie o zawodnika Saladina Parnasa, ponieważ miał teraz podejście pod trzeci pas i niestety przegrał w bardzo widowiskowym stylu. Bardzo fajna walka, liczyłem na ten trzeci pas. I teraz pytanie brzmi, czy jego podejście pod trzeci pas jeszcze jest w ogóle w jakimś stopniu możliwe, czy to jest tak jakby temat ucięty? Nie, no słuchaj, no nadal ten pas w kategorii 7-7 należy do Bartosińskiego. Jeżeli Bartosiński uzna, że jest i da tą szansę na najbliższy, nie wiem, w najbliższym czasie ponownej obrony. Ja ci powiem szczerze, że ja bym ten rewanż widział właśnie na gali w Paryżu. I taką, no, też i taką informację też przekazałem bezpośrednio do jego menadżera i czekam na odpowiedź. To by było świetne, to by było naprawdę świetne widowisko i naprawdę ten zawodnik. To dawaj jeszcze szybciutko do Mameda. Nie, do Mameda nie ma pytania. Do Mameda też, do pana Mameda też bardzo proste pytanie, jako że przygotowuje się pan teraz pod Tomasza Adamka, to chciałem się zapytać, kim jest pana sparring partner, a domyślam się, że jest nim pan Artur Szpilka. Nie. Ale to w szachach. Nie, odwrotna pozycja. Odwrotna pozycja, on mańkut. Okej, okay. Aha, o, no tak mańkut. Słuchaj, jak jesteś szybki, to możesz przyjechać ty. No. Ale musisz być bardzo szybki, bo Adamek jest dalej szybki. Myślę, że moja waga jest dosyć za mała na pana, ale chęcią bym sparing bym wykonał. Uspokój się. Uspokój się, proszę cię, uspokój się. Nie zwój starego Adamka, bo się zezłoszczę. Dobra, stary, dziękujemy ci bardzo. Dziękuję panu. Pozdrawiamy. A jeszcze do pana Borka pytanie, jeżeli mogę. Czy jest szansa, że będzie pan komentował Euro 2024? Jak to mówił redaktor Lewandowski, szansa jest zawsze. Super. Dziękuję panom bardzo. Dzięki, pozdrawiam. Z cierpliwością na KSW Epic. Słuchajcie, no to mam nadzieję, że będzie świetna gala. Martin, rozumiem, że bilety od dzisiaj w sprzedaży, bo tutaj chciałbym, żebyś też jakby marketingowo poinformował naszych widzów, kibiców, gdzie kupić bilety, w jakich cenach będą to bilety, czy to są jakieś ceny epickie, niestandardowe, czy normalny wachlarz cenowy. Słuchajcie, ja myślę, że wszyscy po prostu czekaliście na ten moment, żeby kupić prezent swoim najbliższym, więc właśnie dzisiaj na stronie ebilet.pl ruszyła sprzedaż na tą wyjątkową galę. Zapraszam wszystkich na tą stronę. Jak nie kupicie albo z jakichś powodów nie dotrzecie, to na ksw.epic.tv. Tam pay-per-view w sprzedaży i jeszcze myślimy o terminie, ale na pewno w styczniu będziemy już ogłaszali. A powiedz mi, czy nie było koncepcji, albo czy nie ma koncepcji, żeby jednak sprzedawać tę walkę w systemie pay-per-view na kilku platformach? Bo przecież sprzedawaliście i w cyfrowym Polsacie, i w Kanal Plus, i w kablówkach typu UPC, Vectra, kilku innych miejscach. Czy dzisiaj tylko ksw.epic.tv, czy też no, będzie można to kupić w różnych miejscach? Nie, zdecydowaliśmy jednak tutaj za taką radą ludzi, którzy naprawdę siedzą w tym temacie streamingowym, wiedzą jak to dobrze sprzedawać, że jednak jedno źródło gwarantuje pewne bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o piratów, czyli wszystkich tych, którzy po prostu kradną sygnał i gdzieś po prostu... A są też tacy? No niestety... No to wszystkich do worka jednego. Tak? Źli ludzie. Tak, niedobrze. Więc jakby będziemy mieli tu pełną kontrolę nad tym sygnałem, nad właśnie bezpieczeństwem jakby, no i pewną gwarancję, że właśnie tych piratów będzie bardzo mało. Teraz, albo co, teraz, w ogóle teraz mi się właśnie skojarzyło, że Adamek jest jak w pustyni i w puszczy. Jak kali komuś ukraść krowa, to jest dobry uczynek, jak ktoś kalemu zły. No bo tak, z jednej strony chce wrzucać do worka, że ktoś kradnie pay-per-view, a z drugiej sam te łososie nieprzepisowy łowi. Ale to jest coś innego. Bo, to znaczy przepisowe, bo że łosoś idzie na tarło w górę, ta. On tak ginie. Widzisz, on to, czyli że tam ratuje, niedźwiedzie go pożerają, on tam umiera i tak dalej, to jest, wiesz, no to jest przepisowe. Nie, no, ryba śni, nie, ona nie umiera, śni.
Nie, te tory łososie idą w górę na tarło, ono później umierają. Śnisz to ty o zwycięstwie z Mamedą. Nie, to karp. Karp też przecież nie, to on śni. Karp nie idzie w ogóle w górę rzeki. Ale to nie, idą, ale, idą pstrągi, ryba, łososie. Ryba zdycha, nie? Trocie, Tomek zostaw. Znaczy, no zdycha, no sensie. Zdycha. Dobra, nie znam się na tych rybkach. Słuchaj, ichtiolog, dobra, zajmiemy się rybami w innym magazynie. Nie, może to jest nie, poczekajcie. Porozmawiamy o rybach. No ty wszystko wiesz. Wszystko nie wiem. Power by mam. A to jest... Dobra, to ja bym to zrobił w kanale sportowym. Mamet Halidow, jego magazyn. O samochodach tak, zrób lepiej. O samochodach. No słyszę, że jest taka koncepcja. Gruba. Gruba, słuchajcie, może niedługo Mamet Halidow w jakimś tutaj projekcie samochodowym. Słyszę, że jakiś raper też się zgłosił. Kask już jest. Patrz, może go założyć. No, to Kubicy, jest, taki, no. To taki nasz test. Dobra, ostatni telefon, kto jest z nami? Dzień dobry, z tej strony Mirek z Londynu. Ja mam takie pytanie do pana Adamka, mojego mistrza. Trzy nazwiska: pan Andrzej Gołota, Darek Miszkalczewski i Artur Szpilka. Jakby pan ich sklasyfikował tam, jeżeli chodzi o miejsce 1 do 3? A drugie pytanie do pana Mameda. Gdyby pan dostał na przykład dzisiaj ofertę walki z panem Adamkiem albo z Mirkiem Krokopiem, co pan by wybrał wtedy? Tak to pierwsze... Znaczy w sensie, pan pyta, czy masz dzisiaj na stole Adamka, ale gdyby było alternatywną opcją Krokop Filipowicz, czy byś tak, wybrał Adamka czy Krokopa? Tak. Jakie by było większe spełnienie, nie? Czy nowa droga typu bokserska, czy sprawdzić się z legendą MMA? Zdecydowanie z Tomkiem. Zdecydowanie było to... No, większa wypłata, nie? Może odpowiedź. A jaka jest twoja trójka? Andrzej Gołota, Darek Michalczewski, Artur Szpilka, gdybyś miał sklasyfikować? No nie, no wiadomo, że no, Andrzej był w tym momencie lata 90., gdzie była jedna z najmocniejszych ciężkich wag. No ale Darek teraz mistrzem świata. Ale Darek był mistrzem świata, no Andrzej by się to nigdy nie dał, choć tam go oszukali i mógł też pewnie wygrać z Ruizem, tak? Nie z Ruizem, z Berdem, tak. Mógł do Kindarza, ale... Tak. Nie dał, czyli no trudno powiedzieć, no nie był mistrzem, no Darek był oczywiście mistrzem, no Andrzej Gołota, no i Artur. Czyli Andrzej Gołota nie był mistrzem, a pan Michalczewski był no, nie, no i... przez tam no, pechowe układy, bo też bo się są różne przypadki, że tam, no wiesz, masz walkę wygraną i... Czyli klasyfikujesz Michalczewski 1, Gołota 2, Szpilka tak. 3, tak? Tak. Mhm. A to ja muszę... A pan Mamet mówi... Darek Michał, pan Adamek zamiast Krokopa, tak? Tak, tak. Dobra, dzięki bardzo. Dzięki. A ty wziąłbyś walkę w boksie z Arturem Szpilką? Nie. Nie? No nie. Za blisko się kolegujemy, to jest dość. Dość. Czyli Adamek i dość tego boksu. Czy nie wykluczasz? Nie, w sensie, jeżeli chodzi o Artura, no to jest niemożliwe. Mhm. Jasne. Słuchajcie, to co, panie Martynie, zróbmy na koniec face to face, tylko zapytam tutaj reżyserkę, czy za nami, czy przed stołem? Jak to mówią Grole? Zróbmy rząd i płodźmy stąd. Tak. Tu jest sala posiedzenia. Tutaj. Liczę teraz na groźne Tomek spojrzenie, bo cały czas jest 57-43 dla Mameda w tej sądzie. Ale pamiętaj, że także... spojrzenia nie wygrywają. Wygrywają ręce Możemy i głowa. Ani sądy. Dobra. Tak. O, ani sondaże, pierwszy ani... w historii sportu walki 5-6 pasów. Tak, tu stoimy. Tu, patrz, tu jest, patrz, i całe złoto, nie? Cicho, teraz ma być groźnie. Groźnie w oczy. Groźnie w oczy. To groźnie to. Bliżej. Groźnie to był Iwan. Był taki, nie? Iwan Groźny, no. Podejdźcie troszkę bliżej. Bliżej? Troszkę bliżej. Wczoraj staliśmy blisko i zeza dostałem. Jestem zdrowy, ty. No, to bardzo siadajcie tutaj, ostatnie ujęcie. Bardzo, bardzo dziękujemy. Tak jak powiedziałem, no pewnie tutaj złych emocji między nimi nie będzie. Ja się w ogóle nie spodziewałem, panie Martynie, innego scenariusza. Bardziej nam chodziło. Czy zdziwiłeś to, że myślałem, że będzie tutaj krew, nie. Będzie tutaj będzie. Nie, właśnie nie. Wyzwiska. A wiesz dlaczego nie? Belgii. Wiesz dlaczego nie? Bo zawsze Tomek powtarzał, że pies co dużo szczeka, nie gryzie. I wydaje mi się, że wy jesteście na tyle doświadczeni,
Jesteście takimi po prostu przebiegłymi, dojrzałymi drapieżnikami, którzy wszystko to, co się ma urodzić, to się dopiero urodzi w tej klatce 24. Trzeba energię oszczędzać na walkę. Ale wiesz, że przeważnie jest tak, że ci, co krzyczą w ringu, potem nic nie pokazują. Przepchnąłeś kiedyś kogoś na ważeniu? Nie. No po co? A ciebie? Przepchnęło paru. Tam zaczepiało. Zaczepiało, no ale to wiesz, to ze strachu. Bo uważam, ci, co nie wytrzymują ciśnienia, to coś robią. No, jedni gryzą. Taka psychologiczna. Jedni gryzą. No, coś tym jest. Ty też. Nigdy chyba nie posunąć do czegoś takiego, żeby rywala w sposób jakiś taki niegrzeczny potraktować na ceremonii ważenia. No to bo logicznie to nie jest sensu, nie ma żadnego. To nie ma, jakby tutaj cel jest inny. My mamy pokazać szermierkę na pięści. Kto mądrzejszy zwycięży. Zadać nie przyjąć. Tak mnie uczył trener amerykański. Tak, polscy też tak uczą. Także bardzo wam uczą? Dziękuję. Uczą. Kto? No... Teoretycznie. Uspokój się. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję za dziś. Mamet Khalidow. Bardzo dziękuję bardzo. Tomasz Adamek. Dziękuję. Pan Martin Lewandowski, początkujący redaktor. Dziękuję. Jeden z właścicieli federacji. Bardzo, Martin, byłeś bardzo spięty. Wiesz, tak to tak. Potrzebujesz trochę treningu, wiesz. Amerykańskiego luzu. Amerykańskiego luzu. You know what I'm saying? Przyjedzie z Mamedem na łososie, to popracuje nad jego amerykańskim luzem. Tak jest. Luzem. Na XTB, KSW, EPIC, 24 dzień lutego, Gliwice. To wszystko w systemie pay-per-view na ksw.epic.tv. Bilety od dziś na e-bilecie. Mam nadzieję, że się widzimy albo w hali, albo po drugiej stronie ekranu. Dziękujemy, kłaniamy się. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Yes,